Dobra, no zapłaciłem grube euro i kupiłem przez internet te bilety. Żałuję teraz tego grubo, bo po prostu strasznie się boję, no nienawidzę takich miejsc. Ale już trudno, wszedłem i mam problemy związane z wysokością, ale tak, są tutaj bardzo ciekawe kominy. W formach takich rzeźbiarskich, no oczywiście są to wyloty wentylacji grawitacyjnej. Ubrane w takie ciekawe formy, trochę takie, no jak, nie wiem, no hełmy jakieś, może Cervantes mu się przyśnił, temu panu Gaudi, nie wiem. Tak, tak, no nie popisałem się na tym dachu, a tu już jest poddasze. Bardzo ładne łuki, wszystko w cegle. Trochę lepiej już się tu czuję. No i wracając do historii z tym państwem Kaza, no to tak się to skończyło, że chcieli mieć taki ekstrawagancki budynek, no i już go zrobili. No to okazało się, że jest za bardzo ekstrawagancki i nie chcieli zapłacić. Gaudi musiał swojej kasy dochodzić w sądzie. Wygrał, chyba dostał tę kasę i ze złości przekazał ją na kościół, jak to, no jak to on. No ale bandyci się przeliczyli, tak? Fala hejtu była tak duża, że po prostu nie znieśli tego, tak? Budynek był obrażany na wszelkie możliwe sposoby w gazetach. Że kamieniołom, że gówno, że to, że śmo. I nie znieśli tego i nie chcieli mu zapłacić. No. No ale wszystko się dobrze skończyło, na szczęście. O, teraz widzimy tę klatkę schodową. Makiety kominów, a to jest to klatka schodowa. Bardzo fajne te instalacje, podobały mi się. No nie chciałbym tego inwentaryzować osobiście. Balkoniki takie. Tak było, a tak zrobił. No i ta główka czosnku słynna. To zapewne są inspiracje artysty. Kolejne inspiracje. Skorupa żółwia. Organiczne formy różne. Te krzesła nie mogą być wygodne. Nie mogą po prostu. Nie mam mowy, żeby były wygodne. Podwójne takie. O Boże. No ludzie, dajcie spokój. No jak się inspirował naturą, tak? Architekt niby ten film pokazuje. No daleko idące insynuacje moim zdaniem to są. No nie, no nie, no bez przesady, bez przesady. No to właśnie tu akurat jesteśmy. Gdzie te pokazane były? O! A, że niby to było inspiracją dla fasady budynku. No fajne, fajnie to zrobione.
No nadal pozostaje sceptyczny. To są te meble. Apartamenty w pokoju dziecięcym, mu bramkę wiszą. Kolejka jest. Gry różne, Chińczyk. Konik na biegunach. Tu taka masakryczna laleczka. Rączki jakie ma. Buty. Miniatura teatru. Można ze sceny zmieniać. I to tak jak z horroru. Widać? Animacja taka. To jest pokój służącej moim zdaniem, albo krawcowej, nie wiadomo. W każdym razie jest maszyna do szycia i różne przybory dziewiarskie. Nie, to jest jednak pokój służącej moim zdaniem. Kuchnia wpyta jest. Palnik gazowy. Onshory jakieś. Umywalka. Misy. Młynek do kawy. A tu syfon z wodą sodową. Jeszcze inny syfon. Ciarnia, ropia ciarnia jest, no flinta wisi na ścianie. Taka, o, garderoba bardziej. Rower. Łazienka bardzo ciekawa jest. Piecyk gazowy do ogrzewania wody. Powszechnie używany w polskich miastach. Rezerwuar. Do kibla bidet, niepowszechnie używany w polskich miastach. Wanna, lustro, umywalka, woda w stylu angielskim, zimna i ciepła. Super łazieneczka jest. Tu apartament kobiety w czerni. Balkon ma właśnie ta słynna balustrada. Z widokiem na pasaż de Gracia. Tak, to jest gabinet, telefon. Kałamarze jakieś, diabli wiedzą co. Dokumentus, maszyna do pisania. No, no i living room. Kwiaty na stole. Wszystko jak Bóg przykazał. Chrystus z Najświętszą Panienką i tatą w złocie i w srebrze. Traw wypoczynkowy. Gramofon, żeby muzyczki posłuchać. Płyty są. W sypialni jest łóżko dwuosobowe. Sekretarzyk, buty i dla dziecięcia kołyska. Nie, to nie jest kołyska, to jest takie malutkie łóżeczko po prostu. Klatka schodowa wygląda tak, a tutaj normalnie mieszkają ludzie. Gucci, Dior, o Boże, mało co nie wpadłem pod taksówkę. Bulgari i Chanel.